Ostatnie 24 godziny były niezwykle intensywne dla grudziąckich strażaków. Po pożarach w kamienicach przy ulicy Legionów i Kościuszki w godzinach wieczornych wybuchł kolejny. Tym razem w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9. Strażacy dojeżdżając na miejsce widzieli płomienie sięgające kilka metrów ponad dach. Zresztą widoczne były z odległości wielu set metrów. W związku z tym od razu wiedzieli, że sytuacja jest ciężka. Do tego oczywiście mróz, który panuje ostatnio, powoduje zamarzanie na przykład wody w wężach i śliskość stwarza duże niebezpieczeństwo. Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy w okolicach komina i szybko przeniósł się na dach. Miejscami widoczne były płomienie. Weszliśmy klatkami schodowymi aż na strych, tam ten pożar się rozwijał. Był on ukryty między, w takiej warstwie 40 cm między sufitem ostatniego mieszkania a właściwym dachem. To nam nieco utrudniło pracę, bo musieliśmy tego ognia szukać. Cała akcja trwała blisko do godziny 24. W tym przypadku, podobnie jak w dwóch poprzednich, niezbędna była hospitalizacja osób poszkodowanych. Na miejscu było pogotowie ratunkowe, gdyż dwie osoby, dwie panie, mieszkanki tego palącego się budynku uległy lekkiemu podtruciu dymem, zostały przewiezione do szpitala. Z tego co wiem, to ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Podczas całej akcji nie brakowało również niespodziewanych sytuacji, takich jak chociażby zderzenie wozu strażackiego z prywatnym autem osobowym. Jadący ulicą Toruńską w kierunku pożaru nasz samochód bojowy na sygnałach zderzył się z samochodem osobowym na skrzyżowaniu przy placu Stycznia. Na szczęście szybkość obu pojazdów nie była duża. Obecnie w sprawie wspomnianego wypadku prowadzone jest postępowanie. Co do samego pożaru, to jak udało się ustalić kilka chwil później, wybuchł on w remontowanym pustostanie na poddaszu. Ten budynek można by podzielić na dwie części. Tą, której się paliło. I tutaj właśnie to mieszkanie było remontowane. Natomiast w części drugiej, w której mieszkają lokatorzy, jest kancelaria notarialna. Tam pożar nie poczynił dużych strat i ci mieszkańcy po uruchomieniu mediów, tak, które zostały wyłączone na czas pożaru, będą mogli swobodnie ze swoich mieszkań korzystać. Na razie nie jest znana ostateczna przyczyna pożaru. Nieoficjalnie zaś mówi się o awarii starego pieca kaflowego. Ten piec nie był podobno według orzeczenia tych, którzy tam mieszkają, uruchamiany od 2008 roku, a więc po tak długotrwałym, że tak powiem, przestoju, doznał pewnie jakiejś nieszczelności, rozstrzelił się być może przewód kominowy. Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, był to trzeci pożar w przeciągu niespełna 24 godzin. Wszystkich lokatorów, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań, ulokowano tymczasowo w bursie. Niektórzy z nich najbliższe noce spędzą u rodziny lub znajomych. O wszystko zadbał Wydział Zarządzania Kryzysowego. Ich pracownicy byli przy pożarze, zorganizowali autobusem ZK, gdzie ludzie mogli się ogrzać, ciepłą herbatę. No i oczywiście zajęli się lokatorami, bo to oni, że umieścili ich czy to w bursie, czy to w innych pomieszczeniach. We wczorajszej akcji uczestniczyło 14 zastępów Straży Pożarnej. Straty oszacowano na blisko 800 tysięcy złotych. Wynikają one przede wszystkim ze zniszczonego mienia w postaci chociażby spalonego dachu.